No myślę, że ciekawe, szczególnie pod kątem takiej taktycznej gry i poukładania dwóch zespołów, bo myślę, że tutaj nikt nie chciał się za wszelką cenę odsłonić i my też mieliśmy świadomość tego, że Chojnice wychodzą trzema środkowymi pomocnikami, co też świadczyło o tym, że nie chcą przede wszystkim tego spotkania przegrać i myślę, że zdominowaliśmy dosyć mocno ten mecz, jeśli chodzi o kontrolę piłki. Oczywiście to nie świadczy o tym, że kontrolowaliśmy mecz, ale kontrolowaliśmy na pewno przebieg gry i może nie z sytuacji, ale z samego przebiegu gry myślę, że byliśmy zespołem lepszym, aczkolwiek niekoniecznie musiało to nam dać zwycięstwo, jak się okazało. W tabeli sytuacja się nie zmieniła i to tak naprawdę ten remis jest, można powiedzieć, no, korzystniejszy dla Chojczanki z tego punktu widzenia. No na pewno, ale nas ta porażka dzisiaj by mocno skreśliła w tej walce o drugie miejsce, dlatego też nie jest dla nas zupełnie złym wynikiem. Oczywiście nastawialiśmy się tutaj na to, żeby wygrać i do tego dążyliśmy do samego końca, co było widać, ale mówię, remis też nie jest dla nas najgorszym rezultatem. Najgorszy byłby oczywiście tutaj, najgorsza by była strata zupełnie punktów, ale no nic, walczymy dalej, mamy jeszcze sporo meczów, więc nie jesteśmy na pewno na straconej pozycji. Wróciłeś na Mickiewicza 12, można powiedzieć, prawie po 4 latach, jak się czułeś? Bardzo dobrze. Oczywiście życzymy sobie lepszej gry tutaj i większej ilości czasu. Miałem kontrakt na 2 lata, ale niestety nie został wypełniony, na czym oczywiście ubolewałem, ale miło mi się tutaj wracało, zawsze będę tutaj fajnie wracał i wspominał kibiców i to, co tutaj się działo, chłopaków, szatnie, także bardzo fajnie.